Dzień dobry, witam Was na kanale Van Navigator, jestem Piotr. Tak to wygląda na Zlamado Van. Posłuchajcie, oni montują w Polsce takie bardzo cieniutkie, płaskie okna. Ile to będzie? Z 5 mm wystaje chyba, co? Myślę, że nawet nie. Nawet nie? Myślę, że nawet To jest konkretnie okno o jakim wymiarze? To jest generalnie nasz flagowy model o nazwie Atlas. Prezentowany tutaj na sztendzie to jest wymiar 900x500, czyli największy dostępny w ofercie detalicznej. Wszystkie okna znajdują się u nas na magazynie. W przypadku dostępności, dostępność jest stała. Zamawiamy w poniedziałek, okno jest we wtorek u klienta. No to bardzo, bardzo, bardzo szybko. Od razu przejdźmy do rzeczy. Bardzo wiele osób montuje, sami robi sobie campervanów, wiadomo, w blaszakach. Z tymi ścianami to jest różnie, a w sprinterach, crafterach to już na całego, ale założę się, że nie będzie najmniejszego problemu z tym, żeby to okno zamontować w blaszaku, w crafterze na przykład, co? Nie będzie najmniejszego problemu, wręcz jest okno po to stworzone. Generalnie pod kątem specyfikacji to możemy zacząć od tego, że mamy zastosowaną podwójną szybę akrylową. Dodatkowo jest ona przyciemniona i ma warstwę UV. Oprócz tego, że to okno jest płaskie i to, powiedzmy tak, ładnie to wygląda, ale ładnie to jest jedno, a jeszcze jest kwestia bezpieczeństwa. Bo domyślam się, że no, w porównaniu z tymi starszymi oknami, tutaj szczelina i możliwość włamania Dokładnie. Się jest już dużo, dużo trudniejsza. Tak, tak. Tak jak widać na przybliżeniu, szyba zlicowana jest razem z ramą. Nie wystaje poza obrys samochodu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o przestrzeń przylegania szyby do ramy, jest ona maksymalnie zniwelowana. Dodatkowo samo wykończenie jest obłe, dlatego przestrzeń od dołu praktycznie nie istnieje i podważenie tego okna naprawdę nie jest prostą sprawą. Dodatkowo mamy podwójną akrylówkę, która też nie należy do największych. Mhm. Dlatego też pod kątem właśnie bezpieczeństwa staraliśmy się, żeby jak najbardziej utrudnić to potencjalnym włamywaczom. No, nie będę ukrywał, że okno się prezentuje fantastycznie. Od razu Wam powiem, to nie jest czarny plastik na potrzeby targów. Te okna tak wyglądają. Tak wyglądają. Tak jak je prezentujemy. A od środka to się prezentuje dużo lepiej. To co, idziemy do środka. Idziemy do środka. Tego teoretycznego. Jesteśmy w środku campervana, moi drodzy. Jesteśmy w środku campervana, dokładnie tak. U góry więc roletka. Od tej strony generalnie mamy zamontowaną naszą roletę. Ona wykonana jest również na profilach aluminiowych. Jest to część zarówno z moskitierą, jak i częścią roletową. Dodatkowo roleta od strony zewnętrznej wykończona jest materiałem aluminiowym, co daje dodatkowe właściwości termo oraz izolacyjne. Świetna sprawa w momencie, gdy nie wiem, opuszczamy kampera lub przyczepę, wiemy, że jest ona na słońcu, robimy cyk do góry, przychodzimy do kampera, nie mamy go nagrzanego. Był on całkowicie zaciemny. Wiadomo, moskitiera działa swoim życiem. W najnowszej serii stosujemy już połączenie magnesowe przylegania obupunktowego. Posłuchaj, zauważyłem już jedną taką rzecz w ramie tego okna versus to okno, które mam. Widzę, jest tylko taki jeden tutaj nypelek, jeden, Dokładnie. Drugi, trzeci, czwarty i finisz. W moim oknie mam w kółko pełno takich historii, a tu odkręcamy te cztery punkty i demontujemy tą ramę, przepraszam bardzo. I demontujemy tą ramę, to jest rama wykonana z czego? To są profile aluminiowe. Profile aluminiowe kątowo złączone ze sobą takimi elementami plastikowymi. Pod nimi znajdują się odpowiednio dopasowane elementy, które przytwierdzamy na wkrętach już do wykonanej ściany samochodu lub do ówcześnie wykonanego stelażu montażowego. Jak widać, cztery punkty doskonale starczają na to, żeby nie trzeba było stosować. Ja rozumiem, że jeżeli to jest, ja bym sobie sam montował, to po prostu ramę montuję sobie z czterech elementów, przykręcam, tak to wygląda, czy to jest jedna cała rama już? To jest jedna całość gotowa. A, jedna całość gotowa, Dokładnie. Rozumiem, dobra. Tutaj mamy wersję, którą prezentujemy po raz pierwszy. To jest wersja również oparta o aluminium, ale malowana na kolor czarny. I tak wygląda cały element. My nic więcej nie składamy. Daj mi to do Montujemy ręki. Pokaż go mi z drugiej strony. Dokładnie. O, to tego typu rzeczy właśnie interesują. Jak to jest wygląda od środka? Bo niektórzy już myślą, wiesz, w takich kategoriach, jak to będzie się montowało. No to ja Wam powiem, jak ja to widzę lepiej niż Wy w tej chwili, to się będzie bardzo dobrze montowało. No z tego, co się aktualnie orientujemy, to będziemy pierwszą firmą, która będzie oferowała ramy wewnętrzne w kolorze czarnym. Generalnie aktualnie
W naszej ofercie jest rama koloru jasno-beżowego. Możemy później podejść zobaczyć. No mam jasno-beżowy, już jest trochę taki przebrzmiały chyba. No dlatego teraz od nowego roku wprowadzamy biały połysk, prezentowany tak? tutaj, oraz będzie w ofercie czarny matowy. Jakie są dostępne wymiary mniej więcej? Generalnie, jeżeli chodzi o ofertę skierowaną do klienta detalicznego, tak. a rozmiary, które zawsze mamy na magazynie, jest to podstawowe, czyli 500 na 500 mhm. i później okna tak zwane Atlas Wide, czyli szerokie, jest to wymiar 700 na 400, 700 na 300 i 900 na 500. 900 na 500 jest zamontowane dokładnie tutaj. Rozumiem. A coś małego, pionowego do łazienki? Jak najbardziej zostanie zaprezentowane w pierwszej kwartale przyszłego roku. Okej, okay, zadałem Ci już kilka pytań, ale na pewno są rzeczy, o które Ciebie nie zapytałem, to może teraz Ty o Ciebie coś dodaj, bo na pewno są jakieś jeszcze techniczne historie. Tak, ja myślę, w ręku właśnie, jakąś rzecz i tak, nie wiem, myślę, co to że jest. Przede wszystkim powiemy coś więcej na temat kwestii związanej z montażem tego okna, bo montaż oparty jest dokładnie o takie ramy, jak trzymam w ręce. Jest to rama dociskowa, która dociska nasze okno po całym jego obwodzie montażowym. A możemy sobie to wyobrazić, że w momencie, gdy nie mamy już ramy z roletem i z moskitierem, a mamy wklejone okno od części zewnętrznej, to przychodzimy z taką oto ramą, wkładamy ją od tej strony i montujemy na wkrętach, które wkręcamy do specjalnie przygotowanego rowku w ramie aluminiowej naszego okna zewnętrznego. Dzięki temu montaż następuje poprzez docisk z jednej i z drugiej strony. Przez to, że mamy wykorzystaną ramę po całym obwodzie okna, wszystkie naprężenia rozchodzą się równomiernie. Unikamy czegoś takiego, że w tym miejscu okno jest złapane mocniej, w tym lżej. Ma to też bardzo duże przełożenie na to, że okno nam nie pęknie nawet po jakimś dłuższym czasie, co może się zdarzyć jak najbardziej. Kwestia jeszcze jest bardzo prosta pod kątem montażu, no bo przykładamy ramę i praktycznie nie ma większej filozofii w tym montażu. Każdy powinien samemu sobie poradzić z tym. Okej, okay. Zamówienia wysyłkowe? Zamówienia wysyłkowe jak najbardziej przez sklep lub poprzez nasze punkty sprzedaży oficjalnej. Można je znaleźć u nas na stronie lub również poprzez naszego dystrybutora firmy Elkan. No dobra, to w takim razie ja podlinkuję Wasz adres pod filmem. Jak będziecie zainteresowani, to wpadajcie na stronę firmy Madovan, najlepiej prosto do źródła. Krótko rzecz ujmując. Zapraszamy. Dobra, dzięki, miło było poznać. Pozdrawiamy Was wszystkich z targów Caravan Stars 2023. No i co, widzimy się pewnie za rok. Zapraszam. Na targach. Cześć.